Słuchajcie, teraz chwilę na poważnie. Nie wiem, w jakiej formie wam to przekażę, bo targają mną naprawdę różne emocje. Ale postanowiłem się z wami tym podzielić, tym bardziej, że jest 11 listopada. I że takie rzeczy też się dzieją w święta. Słuchajcie, chwilę temu zadzwoniła do mnie moja ciocia, która poinformowała mnie o tym, że mój dziadek w stanie przedzawałowym przyjechał do niej, spanikowany cały, trzęsący się. Ja póki co na razie nie jestem w stanie sobie z tym, nie jestem w stanie się z tym pogodzić w ogóle, że taka sytuacja miała miejsce. Tym bardziej, że moja babcia jest teraz na silnych lekach uspokajających, tak samo jak mój dziadek, który jest po dwóch zawałach. I ludzie, uważajcie naprawdę na to, bo mój dziadek był cały życie policjantem i dał się na to wrobić prawie. Powiem wam tak, ludzie, którzy kiedykolwiek maczali palce w takim procederze, nie podejrzewam, żeby tu ktokolwiek taki był, ale jeżeli... Jesteście śmieciami. Jesteście kurwa śmieciami. Dla pieniędzy potraficie zabić człowieka prawie że. Nienawidzę was, ludzie. I kiedykolwiek będę miał okazję, żeby taką osobę spotkać i wiedzieć, że coś takiego robiła, czy... Opowiem wam jeszcze w bardzo szybkim skrócie, jaką historię oni sobie zbudowali. Okazało się, że moja ciocia na pasach dzisiaj rano potrąciła ciężarną kobietę. Dziecko nie żyje. Ona pójdzie siedzieć do więzienia 10, 12, 15 lat. I jeszcze co lepsze, dzwoniła ona, dzwoniła moja ciocia w histerii, wręcz w spazmach. Oczywiście to nie była moja ciocia, to była jakaś podstawiona kobieta, która później dała podstawionego policjanta, który zaczął mojemu dziadkowi tłumaczyć, że wiecie ile sobie zażyczyli? Za to, żeby moja ciocia mogła odszkodowanie zapłacić tej kobiecie? 75 kurwa tysięcy złotych. Od 80-letniego dziadka i 80-letniej babci. Po bardzo ciężkich przejściach dodam to jeszcze. Przecież taki, już nawet nie chodzi o te pieniądze, to w dupie te pieniądze. Przecież ten stres, który ci ludzie przeżywają, przeżyli, wszyscy, którzy zostali oszukani na tą metodę, to ma realny wpływ na ich zdrowie i życie. I nie odpuściłbym żadnej osobie nigdy w życiu, jeżeli coś by się stało mojej babci albo mojemu dziadkowi, bo ze stresu by znowu dostał zawału serca, to nie, w ogóle... Słuchajcie, błagam, niech dzisiaj każdy zadzwoni do swoich dziadków i powie: babciu, dziadku, takie rzeczy dalej się dzieją. Są święta, a oni wykorzystują wasze słabości. Nie dajcie się, zawsze dzwońcie od razu do mnie, czy jest wszystko okej. Nie dajcie się na to nabrać. Błagam, zróbcie to, bo nikt z was naprawdę... Z góry oczywiście przepraszam za wszystkie przekleństwa, ale tak jak mówię, w niektórych momentach inaczej się nie da opisać swoich emocji. I tak jak mówię, mój dziadek był 40 lat policjantem. Oni budują taką historię, tak wykorzystują media społecznościowe do tego, żeby jak najbardziej urealnić tą sytuację. Proszę, zadzwońcie dzisiaj do swoich dziadków. Nieważne, czy uważacie, że to jest głupie, nie głupie, czy przyda się, czy nie. Zadzwońcie i ich o tym uprzedźcie, że takie rzeczy dalej mają miejsce.